Pięknie jest czasem pomilczeć. Mnie ogólnie dotyka milczenie Maryi, pokora. Ja lubię mówić, wiedzieć, dzielić się, a nawet i wymądrzać. Maryja i wszystkie kobiety ewangeliczne uczą mnie kobiecości, także w tym wymiarze. Siostra Agnieszka Eltman, 17 maja, środa. Dzień dobry moi drodzy, witam was o poranku i z radością w sercu dzielę się z wami słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to takie. Ucz się milczenia od Maryi i proś ją, abym pomogła ci ważyć słowa i trwać w ciszy. Wartość zbawcza cierpienia nie jest zależna od jego intensywności, lecz od jego świętości, od uświęcenia przez gorliwość oddania Bogu z miłości, z troski o dobro innych. Lekkie i nawet radosne jest cierpienie własne, jeśli cała twoja uwaga skierowana jest ku Bogu i ku bliźniemu. Dziecko moje, nie myśl o sobie, o takich czy innych aspektach twego życia. Myśl o tych, o których trzeba się zatroszczyć, by im pomóc, oddając mi ich, prosząc i pokutując za nich. Miłość i pragnienie miłości dla wszystkich przyciągnie moc moją i przemieni to, co powinno być przemienione w tobie i w innych. Nie lękaj się ludzi, lękaj się braku miłości w sercu twoim. Miłości, która ocali ich i ciebie. Z listu do Tytusa, 3 rozdział, 8 wers. Nauka ta zasługuje na wiarę. I chcę, abyś z całą stanowczością o tym mówił, że ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Kropka. Z radością w sercu pozdrawiam was serdecznie. I tak sobie myślę, jak dzisiaj ten aforyzm siostry Agnieszki Eltman wkomponował się ze słowem, żeby uczyć się milczenia od Maryi. Pozdrawiam was serdecznie. Dobrego czasu. Z Panem Bogiem, siemanko, ciao, ciao. Przemek, marny pyłek. Cześć.